Dzień dobry Państwu, kochani moi. Dziś jest poniedziałek, 10, godzina 12:15 i szanowne Państwo, kochani moi, chciałem o aferze powiedzieć boczku. Ten boczek stał na werandzie, tam były skórki i pieczone na dioksynach. I oddałem te skórki dla psa Nera i zjadł pies Nero. I jest piesek dobry, łagodny, spokojny i tak dalej. I proszę Państwa, to nieprawda, że było 4, tylko było 2 plejsterki boczku. Major kłamie, bo jak tylko się nawąka się dioksynów, a wiadomo czego, to wtedy nie wiadomo co gada. I na mnie i gada jeszcze na innych ludzi i tak dalej. Szanowni Państwo, kochani moi, jeszcze chciałem powiedzieć, nie jestem złodziejem, tak major powiedział, tylko normalnym człowiekiem. Jak skórki stary w miejsce i ja powąchałem, że śmierdzą, to ja oddałem dla psa, Nera. Pies zjadł i tak dalej. I przyniosłem miskę, normalnie umyłem i miseczka stoi w tym szafce w kuchni. A boczek w żołądku psa. Już pies wysrał się, załatwił się główienkiem i sobie biega i tak dalej. I szanowni Państwo, kochani moi, teraz jest uwiązany, bo inny piesek lata po podwórku u mnie, to jest uwiązany, ale jak będę wyjeżdżać, spuszczę Nera znowu i będzie sobie biegać i tak dalej. I szanowni Państwo, nie wiecie to, co mówi Meksykano i nie wiecie to, co mówi major, bo major, jak się nawąka tych dioksynów rozpuchu, to wiadomo, ten dioksyn odbija klepki. Klepki odbija dla majora. I skacze z rękoma do wiceny, ze wszystkim skacze. O, a ja złodziejem nie byłem. A do tego powiem, co, ja kupuję mleko, będą pokazane faktury, będą pokazane wszystko dla was, kto robi zakupy. On powiedział, że jeszcze dał 20 zł. Na mleko i tak dalej, to jest kłamstwo z jego strony, dał 15, 17, gdzieś tak 17, 18 zł dał, to tylko wyszło na papierosy jego i tak dalej. Przepraszam bardzo, przyjechała kurier, przyjechał, muszę iść. Umiesz,